Jak ja już bym chciał nie mieć w sobie tych wszystkich włączających się stereotypów, obaw i takiej rezerwy, czasami z bardzo błahych powodów. Komuś tam wydaje mi się, że źle z oczu patrzy. Ktoś coś powie, jakieś słowo i już ja nastawiam się do niego negatywnie. Albo usłyszę coś o jego historii, jego przeszłości i już nie mam takiej wolności, żeby spotkać się z nim w pełnej otwartości. Przecież to naprawdę nie ma znaczenia w pewnym sensie. Jaką ty masz przeszłość? Co ty myślisz i co ty czujesz? Jeśli ja otworzę się na ciebie, to wchodzimy już w nową jakość. To Bóg nas wprowadza w taki kawałek nowego świata, który On stwarza, w którym może się wydarzyć wszystko. Ale pod tym jednym warunkiem, że przyjmę cię i że spotkamy się. Ty i ja. Że pozwolę się Bogu przenieść ponad te moje ograniczenia i te wszystkie rezerwy i te opory, które we mnie może budzić drugi człowiek. Gdy się otworzę i przyjmę, zaczynają dziać się cuda.